Barbara Kurdej Szatan wróciła na antenę TVP. Po premierze Cudownych Lat widzowie piszą jedno. Na antenie TVP zadebiutował teleturniej Cudowne Lata z powracającą do publicznej telewizji Barbarą Kurdej Szatan w roli prowadzącej. Jak zareagowali widzowie? W komentarzach po pierwszym odcinku powtarza się jedno. Barbara Kurdej-Szatan wróciła na antenę TVP. 8 września w TVP2 pokazano pierwszy odcinek nowego programu Cudowne Lata. Teleturniej z powracającą do pracy w telewizji polskiej Barbarą Kurdej-Szatan w roli prowadzącej jest oparty na cieszącym się dużą popularnością we Włoszech formacie Boomerissima. Uczestniczą w nim dwie drużyny składające się z przedstawicieli różnych pokoleń. W otwierającym pierwszy sezon Cudownych Lat odcinku wzięli udział Ewa Mincz, Michał Wiśniewski, Katarzyna Bujakiewicz i Katarzyna Pakosińska jako drużyna boomerów oraz Alicja Szemplińska, Mateusz Pawłowski, Marcin Maciejczak i Rafał Jonkisz jako milenialsi. Gościem specjalnym był zespół Demono. Widzowie mają zastrzeżenia do Cudownych Lat. Po emisji w TVP widzowie szybko ruszyli do internetu, gdzie wydali już pierwsze oceny. Wielu komentujących zwróciło uwagę na pewną nieścisłość. Internauci zauważają, że większość zaproszonych uczestników nie jest w rzeczywistości ani boomerami, ani millennialsami. Za przedstawicieli tej pierwszej grupy można uznać osoby urodzone w latach 1946 do 1964, do drugiej zalicza się najczęściej urodzonych od 1980 roku do około połowy lat 90. Jacy z nich millennialsi, to jest Gen Z, nie umiecie w generację, oni nawet nie są boomerami ani millennialsami. Dinozaury to Gen X, a slejujący to Gen Z, to raczej pokolenie X kontra Z, można przeczytać na profilu TVP na Instagramie. Program będzie gościł na antenie TVP2 co niedzielę o godzinie 16:10. Początkowo miał być pokazywany w piątkowe wieczory i zadebiutować 6 września, zdecydowano jednak o zmianach w ramówce. Ostatecznie w paśmie, w którym pierwotnie miały być pokazywane Cudowne Lata, emitowany jest teleturniej Postaw na Milion.